Dzień 12. Modlitwa w duchu. Każdy chrześcijanin uczestniczy w wojnie, od wyniku której zależy jego wieczne istnienie. Ta walka jest tak samo realna jak każdy inny zbrojny konflikt na ziemi. Wielki bój toczy się między Królestwem Boga a Królestwem Ciemności. Apostoł Paweł określa go jako bardzo kontaktową i osobistą walkę zapaśniczą. Gdy bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w kręgach niebieskich. Efezjan 6:12. Następnie apostoł Paweł opisuje zbroję Bożą, którą chrześcijanin powinien założyć, aby odnieść zwycięstwo. Podsumowując opis walki oraz naszej obrony, ofensywy, daje następującą radę. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą ufnością, usilnością i proście za wszystkich świętych. Werset 18. Zauważmy, że apostoł Paweł daje polecenie, abyśmy modlili się przy każdej sposobności, nieustannie. Musimy stać się ludźmi, którzy nie ustają w modlitwie stawienniczej, modląc się systematycznie i wytrwale. Następnie apostoł dodaje w duchu. Widzimy więc, że jeśli chcemy odnieść zwycięstwo nad wrogiem, to modlitwa w duchu jest tak samo ważna, jak przywdzianie całej zbroi Bożej. Powstaje zatem niezwykle istotne pytanie, co to znaczy modlić się w duchu? Możemy podać następującą krótką definicję. Modlimy się w duchu, jeśli to Duch Święty pobudza nas do modlitwy. Powinniśmy poddać się prowadzeniu ducha zarówno w kwestii tego, kiedy się modlić, jak i o co modlić. Duch Święty ma nas prowadzić w każdym aspekcie naszego życia modlitewnego. Gdy modlimy się w duchu, to nasze modlitwy są pełne mocy ducha, są skuteczne i owocują potężnymi rezultatami. Widzimy więc, że aby modlić się w duchu, musimy być ochrzczeni duchem. Ellen White wyjaśnia, co to znaczy modlić się w duchu. Każda szczera modlitwa jest tworzona przez ducha i taka modlitwa jest miła Bogu. Odnosząc się do stwierdzeń apostoła Pawła w Rzymian 8:26-27 napisała: nie tylko mamy prosić w imieniu Chrystusa, ale również z natchnienia Ducha Świętego. Jest przecież powiedziane podobnie: i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Ale wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysławionych westchnieniach. Rzymian 8:26. Takie modlitwy Bóg chętnie wysłuchuje. To Duch Święty wzywa nas do modlitwy. On wskazuje nam jakąś wielką potrzebę, w intencji której powinniśmy się modlić, ponieważ Bóg pragnie zainicjować działanie mające na celu zaspokojenie jej potrzeby. Czytamy, że takie doświadczenie miało miejsce w przypadku Jezusa, który modlił się o Piotra. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. Łukasz 22, 31-32. Duch Święty przekonał Chrystusa, aby modlił się za Piotra i nawet objawił mu, jakie plany miał szatan względem apostoła. Gdy tylko Chrystus się o tym dowiedział, od razu zaczął się modlić za Piotra. Tego samego będzie dokonywał Duch Święty przez nas. Przywiedzie nam na myśl kogoś, za kogo powinniśmy się modlić. Może, ale nie musimy objawić, dlaczego chcemy, abyśmy się modlili za te osoby. Ważne jest, abyśmy na zachętę ducha zareagowali modlitwą. Do osobistych rozmyślań i do dyskusji. 1. Czy apostoł Paweł powiedział o modlitwie, opisując naszą duchową walkę z szatanem? Co apostoł Paweł powiedział o modlitwie, opisując naszą duchową walkę z szatanem? 2. Co według Ellen White oznacza modlitwa w duchu? Czy opisz sytuację, w której Duch Święty przekonał cię, abyś się za kogoś modlił? 4. Czy pragniesz być chrześcijaninem, który modli się w duchu? Jakie kroki możesz podjąć, aby stało się to urzeczywistnione?
Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się o to, aby Bóg dał dalej przekonywał was swoim Duchem Świętym, o to, aby Bóg kierował waszymi modlitwami przez Ducha Świętego, o osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Nasyć nas o świcie łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze. Psalm 10:14. Panie, daj nam skosztować Twojej łaski, spraw, abyśmy wyznali nasze grzechy i mogli radować się w Tobie w pełni, gdy modlimy się w duchu. Amen.